Tak łażę, szukam starych artefaktów, bo chciałem znaleźć taki hełm, jak Lechu ma, ale się nie udało i tym razem za to, proszę bardzo, pocisk moździerzowy. Leży sobie między drzewami i tak kupę lat od czasów II wojny światowej. Tu podejrzewam, że go ktoś włożył poszukiwać jakiś, albo wykrywaczem metali go włożył, żeby tutaj nikomu nie przeszkadzał, albo może być po prostu tak spadł i jest. Luftmuna jest dalej aktywna, czynna i trzeba uważać, gdzie się stąpa. No nie ma wyjścia. Można wlecieć w powietrze razem z takim tym. Lepiej gówno nie ruszać. Jak on tu tyle lat, widać już, co jest zarósł w tym, to musi tak być. Między drzewami. Leży sobie. Karbowaniec od czasów wojny. O. Lotki nieuszkodzone. Właściwie to nie ma lotek, uszkodzone właśnie lotki. Myślę, że często tak robią z wykrywaczami, że kładą gdzieś w takie miejsce, żeby był widoczny, albo zakupują z powrotem. I tak sobie leży już te 70 lat. Saperzy takich odpierdolili pocisków moździerzowych od chuja tutaj. Tu jeden. Tam widzę następny. Ten na samym wierzchu leży. Ja nie wiem, jak saperzy nie widzieli tego. Tam między drzewami następny. Tu jest normalnie pole minowe się zrobiło. Jak można nie zobaczyć tylu tych pocisków? Tam chciałem iść do tamtego drzewa, ale już widzę, że tu chyba wymięknę, bo się bardzo niebezpiecznie zrobiło. Ja rozumiem, jeden między drzewami schowany. Ale tu jest zostawione ewidentnie. Ewidentnie zostawili. Tam za tym jest następny. Ja wolę takie hełmy jak Lechu znajdować, niż takie gówno wybuchowe. I to do niczego niepotrzebne jest. Uważajcie, ludzie, na siebie. Luftmuna jest dalej niebezpieczna. Mnóstwo, dosłownie mnóstwo pocisków moździerzowych teraz ziemia wypycha z siebie. No i jest tutaj jeden. Tam za drzewem jest drugi. I tam między drzewami trzeci. I tam, kurde, jest całe pole minowe.